co by panie chciały od świętego Mikołaja dostać? Przynajmniej dobre auto i dobrą komórkę. Pieniążku. I kiedy będzie Borek. Nagrany? Mikołaj przyjdzie. A co ci przyniesie? Co dostaniesz od Mikołaja? Kot. Kot. Co by pani chciała dostać od Mikołaja? Ma pani jakieś? Worek pieniędzy. Choinkę. Jakiś drobny upominek. Cukierki. Pewnie tak jak każdy. Co by pani chciała dostać od świętego Mikołaja? Boże. Zdrowia. Co by pani od Mikołaja chciała dostać? Gwiazdkę z nieba. Co byście chcieli dostać od świętego Mikołaja? Chciałbym dostać buty. Ale jakie? Nike. Wyjaśniam wszystko. Wyjaśniam wszystko. A mama co chciałaby dostać? Żeby nas dzieci słuchały mnie. To najlepszy prezent. Da się to zrealizować? Myślę, że tak. Co by pani chciała dostać od świętego Mikołaja? Szczerze mówiąc, to nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Ale teraz? Nic? Żadnych planów? Kompletnie? Nie, tak mówiąc szczerze. Poza tym Mikołaj ponoć przychodzi tylko do grzecznych dzieci. No, a znaczy pani była niegrzeczna. No, nie wiem, wie pan, to jest subiektywne, czy ktoś jest grzeczny, czy nie. A co tam od świętego Mikołaja by chciał pan dostać? No rózgę na pewno nie. Co by pan chciał dostać od świętego Mikołaja? Tak na szybko nie wymyślę. A to jak kolega mówił ha ha ha, to tak mi się skojarzyło, że ma brodę i właściwie tak. To z tym worem z tyłu... To, mogę zostać sam świętym Mikołajem. No właśnie. A to gdyby Mikołaj chciał w takim razie dać prezenty jakimś najbliższym, to o czym myślał ostatnio, żeby te prezenty zrobić? Chciałbym dać najbliższym dużo radości. Dużo radości, dużo miłości i wnosić dużo pokoju do ich życia. Część rodziny dla mnie jest ważna. Dla mnie pracę. W waszym dzieciństwie jak ten Mikołaj wyglądał? Pisało się list. No właśnie. A potem? No to znikały. Ktoś brał. Kto? Nie wiadomo. No właśnie. To mógł być on. Czyli? Mi? Istnieje. Istnieje. Choć mógł być to Renifer. Albo aniołek. Też jest taka możliwość. Co zatem? Pytanie. Jest ich trzech, czy on jeden? I widzów zostawiamy z tym pytaniem. Dokładnie. Święty Mikołaj w tym roku ma bardzo dużo pracy, ale w nawale obowiązków znalazł czas, by 5 grudnia odwiedzić Skoczów. Z niecierpliwością był oczekiwany na skoczowskim rynku. Mikołaju! Oho! Coś słyszę! Idzie święty Mikołaj! Humory dopisywały wszystkim zgromadzonym, a i sam święty dobrze się bawił. Chciałbym was trochę poznać. Powiecie mi, czy wy wiecie, jak macie na imię w ogóle?
najdłuższy zaprzęg reniferów, jaki kiedykolwiek istniał na świecie. Śnieżynka będzie jechała przez cały rynek. Czy ty wiesz, czy święty Mikołaj ma żonę? Tak. Tak trochę niepewnie powiedziała. Konkursy zabawy, upominki uświetniły spotkanie ze świętym Mikołajem. Jak ma na imię ten główny renifer, który jedzie jako pierwszy w zaprzęgu świętego Mikołaja? Tam ci dobrze podpowiadają na r... No pewnie, że Rudolf, wielkie brawa! Mikołaj dał się poznać z jak najlepszej strony, wzbudzając ogólny entuzjazm. Przednia zabawa była nie tylko dla dzieci, ale i dla całych rodzin. Czy widziałeś tego Mikołaja? Miałem! I jak on wygląda? Świetnie! A jak ten święty Mikołaj wygląda? Czerwona! A lubisz go? Lubię go. A czapeczkę? Tak. I brodę też? Tak. A jaką ma brodę? Taką brodę. Białą. Ej, a co byś chciała dostać od tego świętego Mikołaja? Prezent. Na razie. Pa. Pa. Teraz czekamy na prezenty pod choinką, a kolejne spotkanie mikołajkowe już za rok.